bezpłodny facet, co by pani zrobiła, gdyby się okazało, że mężczyzna, z którym pani jest bezpłodny? Byłoby mi przykro. Tak? Bardzo by mi było przykro. Pewnie smuciłabym się przez kilka dni, ale potem pomyślałabym sobie, że trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie w tej sytuacji, bo przecież miłość zwycięża wszystko, a mamy takie czasy, że są różne rozwiązania, także... Poza tym medycyna tak idzie do przodu, że to, że dziś jest bezpłodny, nie znaczy, że jutro też musiałby być bezpłodny. Rozumiem. W takim razie dziękuję za fantastyczną wypowiedź. Pozdrawiamy z naszego pięknego miasta Giego. Cześć. Gdyby się zdarzyło w twoim życiu, co byś zrobiła, że mężczyzna jest bezpłodny, z którym się spotykasz? No jeżeli by była z nim długo w związku, tak, gdyby się okazało, że jest bezpłodny, to zawsze można mu pomyśleć na przykład o adopcji albo o leczeniu jakimś. Aha. Czyli adopcja albo leczenie. Tak. W takim razie dziękuję za fantastyczną wypowiedź. Pozdrawiamy z naszego miasta jakiego? Szczecin! Szczecin! Bezpłodny facet, co by pani powiedziała? Pani co by powiedziała? Gdyby się zdarzyło w związku, że facet jest bezpłodny? Zależy w jakim czasie. Chciałabym mieć jak najszybciej. Rozumiem. A jeżeli na przykład po paru latach? Wtedy musielibyśmy skorzystać z pomocy medycyny. Tak. To jest pierwszy krok. No. Jeżeli nie, próbować. Jeżeli się nie uda, to adopcję. Adopcję. Oczywiście, jeżeli bym go kochała. Jeżeli bym pani kochała, rozumiem. Pani co by powiedziała? A oszukuj by mnie, czy by dowiedziałby się przy mnie? Też zaraz. Tak, po paru latach jakby się pani dowiedziała? No, też korzystać z dobrodziejstw medycyny, inseminacja, in vitro, ewentualnie, czy jakieś inne metody, wszelkie możliwe, a potem prawdopodobnie adopcja. Rozumiem, adopcja. A pani? Totalnie, jest tyle dzieci bez rodziców, że chyba nie byłoby problemu, żeby zaadoptować dziecko. Zaadoptować, więc... czyli pani z adopcją. Tak, tylko dokładnie. Musi być miłość, chcemy być razem do końca życia, to wtedy nie widzę przeszkód. Rozumiem. I jeśli by nie oszukał, nie zataił informacji. Jeśli by nie oszukał, dokładnie. Gdyby był uczciwy, to gdyby nie ma problemu. Dokładnie, tak. I jeżeli sam zdecydowałby się na adopcję, tak? Ewentualnie. Też nie każdy mężczyzna jest gotów wychować dziecko, tak? Dokładnie, obopólna decyzja. Rozumiem. Dziękuję za fantastyczną wypowiedź. Pozdrawiamy naszego pięknego miasta jakiego? Szczecin!